Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Rozmowa Tygodnia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest prezes Kętrzyńskiego Oddziału Philipsa, pan Andrzej Malicki. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Mija już w tej chwili 20 lat funkcjonowania Philipsa w Kętrzynie. Można powiedzieć, że to czas jak z bicia strzelił. Rzeczywiście przebiegło bardzo szybko. Okres bardzo dynamiczny, obfitujący w wiele wydarzeń, dużo rzeczy. Sytuacja na rynku się zmieniła, my również się do tego dostosowujemy. Można to podsumować kilkoma podstawowymi liczbami, gdybyśmy chcieli pokusić się o krótkie streszczenie tego, co było w tym czasie. Mieliśmy trzy ogromne rozbudowy zakładu, gdzie ostatnia wydarzyła się w 2009 roku. Wówczas powierzchnia produkcyjna i magazynowa została podwojona. To jest fakt numer jeden. Nasza produkcja, wartość produkcji, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, od 1996 roku uległa dziewięciokrotnemu wzrostowi, czy jak kto woli, może o 900% wzrosła. To jest druga bardzo istotna informacja. W międzyczasie, w ciągu tych 20 lat, koncern Philipsa zainwestował w Kętrzynie ponad 50 milionów euro w rozwój i zakładu, i nowych technologii, i nowych produktów. I co jest równie ważne, również w rozwój kompetencji i zaplecza technicznego w tym miejscu. Jeśli chodzi o to, na czym my się koncentrujemy w naszej produkcji, wiadomo, chyba większości mieszkańców, szczególnie mieszkańców, którzy już tu od wielu lat mieszkają, że w momencie, kiedy Philips przejął zakłady Farel, ta produkcja była nie tylko skoncentrowana na oprawach oświetleniowych, ale mieliśmy też artykuły gospodarstwa domowego, popularne farelki, elementy plastikowe, elementy metalowe, to wszystko było produkowane u nas. Dziś koncentracja biznesu jest tylko i wyłącznie na profesjonalnych oprawach oświetleniowych, zarówno tych wnętrzowych, jak i tych zewnętrznych. Natomiast daje nam to niesamowite skupienie i koncentrację na tym, co chcemy robić i w czym chcemy być najlepsi, i jesteśmy na najlepszej drodze do tego. Co uważa Pan za największy sukces firmy w czasie tych minionych 20 lat? Sukces to jest, sukces jest bardzo ciekawą rzeczą, bo sukces się nie przytrafia, na sukces trzeba ciężko pracować. Nam ta praca do tej pory zajęła 20 lat. Było 20 lat naprawdę ciężkiej, mozolnej pracy u podstaw, budowania kompetencji, ale w efekcie te prace, te kompetencje przyczyniły się do tego, że dziś możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy miejscem, w którym powstają najnowocześniejsze produkty opraw oświetleniowych na świecie. Jesteśmy największą fabryką na świecie, jeśli chodzi o produkcję opraw oświetleniowych w grupie Philipsa. To jest zdecydowanie największy sukces, natomiast nie oszukujmy się, ten sukces nie wydarzyłby się, gdybyśmy nie mieli ludzi, którzy naprawdę ciężko na to pracowali, i zespołu, który te kompetencje w sobie rozwijał, budował nowe i tym samym rozwijał to miejsce. Od niedawna ulice Kętrzyna są oświetlane nowym systemem LED-owym. Proszę powiedzieć krótko, czym on różni się od tego, który funkcjonował wcześniej? Różnic jest wiele. No, począwszy od tego, że LED-owa technologia jest technologią, można powiedzieć, w tej chwili rewolucyjną, bardzo dynamicznie rozwijającą się, ale nie dlatego, że to jest nowinka czy jakiś swojego rodzaju gadżet. Produkty LED-owe niosą za sobą mnóstwo korzyści. Począwszy od korzyści finansowych, przez to, że LED-y są o wiele bardziej sprawne czy wydajniejsze niż poprzednie tradycyjne źródła światła, czy mówimy o żarówkach, czy o świetlówkach. Stąd ich zużycie energii jest o wiele niższe. W przypadku Kętrzyna, gdzie 80% oświetlenia zostało wymienionego na oświetlenie LED-owe, mówimy o oszczędnościach sięgających 50% zużycia energii w skali roku, a to jak Państwo pewnie w różnych innych materiałach mogliście wyczytać, to jest około 350 tysięcy złotych rocznie oszczędności dla budżetu, które można przekazać i wykorzystać na inne wydatki równie potrzebne w tym mieście. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, która też odnosi się do kosztów, to fakt, że oprawy
w oparciu o technologię LED-ową nie wymagają takiej konserwacji, takiego utrzymania jak oprawy tradycyjne. Inaczej mówiąc, oprawę wieszamy na słupie czy montujemy na ścianie czy na fasadzie i oprawa świeci. Wtedy, kiedy chcemy, wtedy świeci. Nie ma potrzeby wymiany czy żarówki, czy świetlówki, bo czegoś takiego tam po prostu nie ma. Jest kolejna rzecz, to jest efekt ekologiczny, czy aspekt ekologiczny. W konkretnym przypadku Kętrzyna mówimy o oszczędnościach rzędu ponad 500 ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli efekt cieplarniany jest bardzo mocno ograniczony. To są, można wymieniać tych korzyści jeszcze długo i jeszcze bardzo wiele. Sama technologia, jak mówiłem, jest technologią nową, ale jest też bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne. To też jest bardzo istotne, może nie tak bardzo istotne w oświetleniu ulicznym, bo tej oprawy z reguły już nie dotykamy. Natomiast ma to duże znaczenie w przypadku obsługi czy montażu, demontażu, jak również w zastosowaniach domowych, gdzie po prostu jest to oświetlenie trwalsze. Jednak mimo tej nowoczesności można usłyszeć głosy mieszkańców, że jednak na ulicach miasta zrobiło się ciemniej. Gdzie pana zdaniem tkwi przyczyna właśnie takiego odbioru? Tak, słyszałem również takie głosy. Mieliśmy też już spotkanie z władzami miasta, z panem burmistrzem w tej kwestii. Rzeczywiście jest to problem. Możemy rozpatrywać ten aspekt jakby w dwóch ujęciach. Pierwsze ujęcie to jest spełnianie norm i czyste techniczne parametry. Natomiast no nie spotkałem jeszcze człowieka, zwykłego użytkownika, czy chodnika, czy drogi, który by się interesował parametrami. Rzeczywiście ludzi interesuje to, jak odbierają oświetlenie. Więc jest to aspekt niezwykle istotny i tu muszę powiedzieć, pomimo oszczędności, ewidentnych oszczędności, które niesie ze sobą program SOWA, bo w takim programie to oświetlenie zostało wymienione, przypominam, 1150 punktów świetlnych w Kętrzynie, czyli 80% oświetlenia w Kętrzynie zostało wymienione na oświetlenie LED-owe. Natomiast program SOWA też niesie ze sobą pewne ograniczenia. I do takich ograniczeń chociażby należy fakt, że program SOWA nie obejmuje ani chodników, ani dodatkowych punktów świetlnych, obejmuje oświetlenie uliczne. I to jest ograniczenie numer jeden. Co za tym idzie, nie możemy też w ramach tego programu dostawiać czy montować dodatkowych punktów świetlnych, czyli w efekcie otrzymujemy percepcję taką, że w niektórych miejscach jest ciemno. Bardzo ważną rzeczą jest również to, że oświetlenie LED-owe, czy cała oprawa LED-owa w porównaniu do oprawy tradycyjnej, konwencjonalnej, które mieliśmy wcześniej w Kętrzynie, ma strumień światła, który świeci dokładnie tam, gdzie został zaprojektowany, żeby świecić. Natomiast tradycyjne oświetlenia przez swoją konstrukcję świeciły tam, gdzie miały świecić i owszem, ale oprócz tego świeciły jeszcze naokoło. Więc to odczucie może być też spotęgowane. Natomiast no jest to temat bardzo ważny, temat przejść dla pieszych szczególnie, bo to mówimy o bezpieczeństwie już mieszkańców, pieszych. Jest bardzo, bardzo ważne. To nie jest tylko problem Kętrzyna, to jest problem całej Polski i można powiedzieć generalnie w programie SOWA ten problem nie został zaatakowany czy zaadresowany. Natomiast my już mieliśmy z władzami miasta dyskusję, w jaki sposób możemy poprawić tą sytuację. W przyszłym tygodniu mamy już zaplanowane spotkanie z udziałem również przedstawicieli policji, aby przyjrzeć się sytuacji, dosłownie ją zaudytować, sytuację w całym Kętrzynie dotyczącą przejść dla pieszych, ciemnych miejsc, niedoświetlonych miejsc i zaproponować rozwiązania, które tą sytuację poprawią. Także tu Philips jako za takiego się uważamy, kluczowy partner w życiu społeczeństwa i w tej kwestii szczególnie oświetleniowej, co za tym idzie też bezpieczeństwa na naszych ulicach, na naszych chodnikach i przejściach dla pieszych, czujemy się w pełni odpowiedzialni i bardzo chcemy wesprzeć tą akcję. Także myślę, że po przyszłym tygodniu będziemy mieli już konkretny plan, gdzie zaczynamy z doświetlaniem przejść dla pieszych i nawet oferujemy tutaj pilotażowe
projekty, które w efekcie, mam nadzieję, zaowocują tym, że wszystkie miejsca w Kętrzynie będą bezpieczne i doświetlone jak należy. Wydaje mi się, że również to partnerstwo społeczne, o którym Pan wspomniał, związane jest z tym, że firma odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o zarówno rynek pracy, jak i rynek produkcyjny. Proszę krótko powiedzieć, ile osób w tej chwili pracuje w Philipsie, co jest mniej więcej produkowane i kto jest odbiorcą produktów serwowanych przez firmę? W firmie obecnie zatrudniamy pośrednio i bezpośrednio ponad 800 osób. Oczywiście ta liczba się waha w zależności od sezonu, natomiast średnio rocznie jest to ponad 800 osób. Jeśli chodzi o profil produkcyjny, tak jak wspomniałem wcześniej, koncentrujemy się tylko na profesjonalnych oprawach oświetleniowych. Natomiast w ramach opraw oświetleniowych produkujemy oprawy wnętrzowe, czyli oświetlenia szkół, szpitali, różnych budynków, pomieszczeń przemysłowych. I druga gałąź naszej produkcji to są oprawy zewnętrzne, czyli oświetlenie dróg w głównej mierze, oświetlenie parkingów, obiektów sportowych oraz parków, co możemy dobrze zaobserwować w Kętrzynie. I to są dwa główne filary. Gdybyśmy popatrzyli troszeczkę na liczby, to 85% naszej produkcji dzisiejszej to jest eksport. Gdybyśmy spojrzeli na mapę, gdzie głównie eksportujemy, to są takie rynki jak Francja, Polska, centralna, wschodnia Europa, czyli mówimy tu o Węgrzech, Słowacji, Czechach, tych krajach, Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. To są nasze główne rynki zbytu. Znów patrząc na portfolio całościowe, ponad 60% naszej produkcji to są oprawy zewnętrzne, w tym głównie oświetlenie uliczne. Philips jest również częścią warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej. Jak w tej chwili wygląda przynależność do strefy i działania z nią związane? Jesteśmy w strefie rzeczywiście od lutego zeszłego roku, 2014. Oczywiście ze strefy płyną korzyści i zaraz o nich powiem, natomiast też musimy spełnić pewne wymagania do tego, żeby móc z tych korzyści ewidentnie korzystać. Wymaganiami było zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia na odpowiednim poziomie. Ten poziom to jest 635 pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Philipsie i ten warunek musieliśmy spełnić do końca kwietnia 2014 roku, więc do końca kwietnia zeszłego roku taki poziom zatrudnienia osiągnęliśmy i minimalny poziom 635 utrzymujemy cały czas i zamierzamy utrzymywać, więc zamierzamy go zwiększać przyszłościowo w miarę rozwoju. Natomiast korzyści, jakie z tego płyną, to jest pieniądze, które możemy zainwestować, czy które zainwestujemy do końca 2018 roku i to jest 50 milionów złotych minimum, w 50% będą zrefundowane przez fundusz płynący ze specjalnej strefy ekonomicznej. I to jest właśnie ta korzyść. Minimum 25 milionów złotych, które wróci, można powiedzieć, do naszego skarbca i będzie mógł być wykorzystany efektywnie w przyszłości. Właśnie, czy możemy już w tej chwili mówić o jakichś planach rozwoju na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o kętrzyński oddział firmy? No oczywiście, mamy plany, mamy też strategię, w której Kętrzyn odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o cały biznes opraw oświetleniowych w Philipsie. Ta strategia jest sukcesywnie realizowana. Rośniemy od roku 2010-2011. Nasz wzrost już jest prawie trzykrotny. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, 96 rok, dziewięciokrotny wzrost wartości produkcji w tej firmie, natomiast od roku 2010 trzykrotny. Więc widać tą dynamikę wzrostu, natomiast w tej chwili koncentracja, patrząc w przyszłość, to jest po pierwsze rozwijanie nowego produktu, technologicznie zaawansowanego, opartego na coraz to nowsze technologie LED-owe, ale też bazując na tych produktach budowanie i sprzedaż systemów oświetleniowych, czyli mówimy tu już nie tylko o pojedynczej oprawie oświetleniowej, którą ktoś może powiesić sobie na słupie, ale mówimy o całym rozwiązaniu, gdzie oświetlamy powiedzmy
miasto czy dzielnicę i jednocześnie dostarczamy efektywne sterowanie tym oświetleniem. W zależności od tego, jakie są potrzeby użytkownika, w zależności od tego, czy w mieście akurat dzieją się jakieś wydarzenia, w których warto miasto szczególnie doświetlić, na przykład w porze nocnej czy późnonocnej, gdzie normalnie to oświetlenie nie jest wymagane na tak wysokim poziomie natężenia. Także tego typu systemy rozwijamy i będziemy rozwijać w przyszłości. To jest nasz główny cel. Z drugiej strony, mówiąc o rozwoju, ciągle musimy pamiętać o kompetencjach. Świat idzie bardzo szybko do przodu, technologia bardzo szybko się rozwija. Właściwie no wiemy, co mamy dziś, ale to, co mamy dziś, jest już historią. Więc musimy zapomnieć troszkę o historii, patrzeć w przyszłość. Do tego potrzebujemy kompetencje. Więc nacisk na rozwój kompetencji, budowanie nowych kompetencji w Kętrzynie, takich kompetencji, które z jednej strony będą wspierały Kętrzyn, ale z drugiej strony będą też wspierały całą grupę Philipsa w oprawach oświetleniowych w Europie i na świecie. To jest nasza ambicja. Pytanie z gatunku takich już luźniejszych, które specjalnie zostawiłem sobie spontanicznie na koniec, bo wiem, że pracownicy i firma Philips, i pracownicy Philipsa nie samą pracą żyją. Są takie projekty jak inicjatywy z Philipsem, są kętrzyńskie biegi Philipsa i szereg innych różnych fajnych wydarzeń. Proszę krótko powiedzieć na ten temat, skąd pomysł, żeby właśnie w ten sposób aktywizować i lokalną społeczność, i pracowników? No, ważne jest zachowanie balansu. Ja zawsze mówię dość kolokwialnie, jeżeli się nakręcę w pracy, to muszę się jakoś odkręcić, żeby mi się w pewnym momencie ten przysłowiowy gwint nie zerwał. Więc najlepszą metodą odkręcenia się jest po prostu ruch, spalenie troszkę kalorii, czasem troszkę negatywnej energii, którą sobie nagromadziliśmy podczas pracy. No i do tego są najlepsze takie inicjatywy. Z jednej strony mamy inicjatywy Philipsa, które są świetnym pomysłem na to, jak zrobić coś pożytecznego, nie tylko dla siebie, ale też dla swojego otoczenia i zrobić to małym kosztem, ale przy pewnym nakładzie pracy, czyli dać coś od siebie. No czasem wygodniej jest po prostu dać parę złotych po to, żeby ktoś wykonał pracę, natomiast największą satysfakcję przynosi to, że to ja byłem w tym miejscu, czy pomalowałem tą ścianę, czy zbudowałem park dla rolkarzy na przykład, czy w przedszkolu zbudowałem jakieś regały. To mi daje satysfakcję i każdemu człowiekowi, który bierze w tym udział, satysfakcję z tego, że dał coś od siebie, a nie tylko przysłowiowe 100 zł. To jest jedna rzecz inicjatywy Philipsa, bardzo, bardzo szlachetny pomysł i cel. Natomiast jeśli chodzi o inicjatywy takie jak biegi z Philipsem, pierwszy raz zorganizowaliśmy to w zeszłym roku. Powiem szczerze, sam byłem zaskoczony odzewem. Odzew był bardzo pozytywny. Mieliśmy ilość miejsc ograniczoną do 150, dlatego że dla nas to było pierwsze doświadczenie. Nie chcieliśmy robić tego na zbyt wielką skalę po to, żeby dobrze poznać sposób, wymogi organizacji takiej imprezy. Natomiast w ciągu 2 tygodni skończyły się miejsca, więc to świadczy o tym, jak popularne po pierwsze są biegi, po drugie jak bardzo ludzie w takich inicjatywach chcą uczestniczyć. Więc bardzo duży sukces, jeśli chodzi o popularność imprezy, świetna nauka, ale też bardzo było miło popatrzeć, jak na wydarzenie przychodziły wręcz całe rodziny. Mężowie z żonami, z dziećmi i wszyscy brali udział w biegach, więc to z jednej strony jest też sposób na odreagowanie, z drugiej strony sposób na utrzymanie się we właściwym zdrowiu, ale też bardzo fajna impreza socjalna, można powiedzieć właściwie. Możemy spokojnie spotkać się na zupełnie innym gruncie z ludźmi, z którymi na co dzień się nie spotykamy poza pracą. I to jest na pewno kolejny dowód na to, że przez te 20 lat Philips jako firma wrósł i w Kętrzyn, i w lokalną świadomość społeczną. Pozostaje tylko życzyć, żeby przez kolejne lata było jeszcze lepiej i jeszcze bardziej intensywnie firma się rozwijała. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Moim Państwa gościem był prezes Andrzej Malicki, prezes kętrzyńskiego oddziału Philipsa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.